Wiara w Boga jest tak silna, jak silna jest cześć do Niego. Inaczej powiem, wątpią ci, którzy nie mają właściwego szacunku do Boga. Szacunek jest bojaźnią. Kto Boga lekceważy, to podejrzewa Boga, że Bóg go lekceważy. Jeśli masz właściwą cześć do Boga i ty jesteś w przyjaźni, okej, to nie masz Bogu nigdy nic do zarzucenia. Ale jeśli twoja przyjaźń jest imitacją, to podejrzewasz Boga, że cię oszukuje. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem w epicentrum jego lęku. Chcesz spytać się Pana Boga na tych rekolekcjach, dlaczego mi się tak dzieje, że mam przerąbane? Dlaczego mam takie ciemności? Dlaczego tak się boję? No bo Bóg chce zawrzeć z tobą przymierze, a ty uciekasz z tego miejsca. Uciekasz z tego przeżycia. Zamiast wejść w ten lęk i w tą ciemność, dajesz nogę. W uzależnienia? To jeszcze gorzej. Nie rób tego. Przebudź się do wiary. Czyli do czego? Do szacunku, do uwielbienia, do bojaźni. Stwórz mu miejsce w swoim pokoju, w którym mieszkasz, w swojej celi. Więc tam, gdzie mieszkasz, wiesz, tam stwórz sobie takie właśnie miejsce przymierza. Nie wiem, ołtarz, miejsce modlitwy, takie oratorium, mini oratorium. Miejsce, gdzie go adorujesz, gdzie czytasz Biblię. Nie może być to byle gdzie. To ma być miejsce wyróżnione, z pewnym szacunkiem traktowane. Może być to kąt, ale w tym kącie tylko to robisz i nic innego. Kąt, w którym znajdujesz Boga. Osoby, które kochamy, nosimy ich zdjęcia, lubimy zawieszać na ścianach ich fotografie, pamiątki po nich trzymamy. Jeśli Boga kochamy, to powinniśmy patrzeć w Jego twarz, słuchać Jego słów, mieć przyjemność w przebywaniu z Nim, nie nudzić się Nim. Jeśli w tym świecie nie nauczymy się przeżywać z Nim rozkoszy, to w tamtym świecie nie damy rady. To będziesz czuła z Nim przez całą wieczność, co czujesz, kiedy wchodzisz do własnej celi, do własnego pokoju i w pierwszym momencie czujesz samotność, pustkę, defekt, brak. Czym to wypełniasz? On jest wtedy, powtórzę to jeszcze raz i obsesyjnie będę się trzymał tego słowa, gdy nawet twoje życie jest przerąbane. Bardzo piękne słowo hebrajskie, beter, które oznacza też przepaść. Pieśń nad pieśniami, to słowo się pokazuje, 2.17. Oblubienica, czyli ta dusza rozkochana w Bogu, mówi tak: mój miły jest mój, a ja jestem jego. On stada swe pasie wśród lilii. No cóż, Bóg swoje umiłowane dusze pasie w czystości. Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, wróć, mówi do Boga ta dusza, bo gdzieś gubi go. Bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia na górach. I jest to słowo beter, prawda? W górach przepaści, na górach przerąbania. To jest to słowo. Czyli wróć do mnie, bo ja to właśnie czuję teraz. Nie, że kocham ciebie, nie mogę bez ciebie żyć, ale czuję, że moje życie jest takie przetrącone bez ciebie. Że moje życie jest ciemnością bez ciebie. Ja myślę, że każda z was kiedyś była zakochana. To jest właśnie ten moment, kiedy czujemy się tacy złamani tą miłością do kogoś. Kiedy tak strasznie tęsknimy za kimś, nie? Bóg by sobie tak życzył, żeby tak go kochać. Robił wszystko, żeby go tak pokochać. Jest taki delikatny, nieprzymuszający, nieuzależniający. Abraham ma wielki szacunek do Boga. Uwielbienie, cześć. Dlatego nie zwątpił nawet w tej sytuacji, w której wydawało się, że pomylił się. Że Bóg nie przyjdzie, Bóg nie przychodzi, On się przygotował. Stoły zastawione, to tak wiecie, jakby na ślub było, że ksiądz jest zamówiony, goście są zamówione, stoły są zamówione, orkiestra, kapela gra, a Pana Młodego nie ma. Jak się czuje Panna Młoda, nie? Jest taki moment bardzo trudny, kiedy wszystko jest tak, jak Bóg chciał, a Jego samego nie ma. Zrobiłaś wszystko, żeby On był, a Jego nie ma. On jest.
On przyjdzie. Nawet gdyby wszystko zaprzeczało Jego obecności, Jego obietnicy wobec Ciebie, Jego miłości wobec Ciebie, On to wszystko spełni. Teraz zadam Ci kilka pytań, które być może staną się dla Ciebie pomocą na adoracji. Czy naprawdę wierzysz, że Bóg Cię słucha? Ale tak z oczywistością sobie powiedz na to pytanie, niebanalnie odpowiadając. Niepowierzchownie, bo można poślizgnąć się na tym pytaniu i powiedzieć, tak, wierzę. Ale tak się zastanów nad tym, czy naprawdę wierzysz, że Bóg Cię słucha? Czy naprawdę wierzysz, że Bóg Cię kocha? Czy wierzysz w to, że pragnie przymierza z Tobą, aby Cię obdarowywać przez całe życie, przez całą wieczność? Czy wierzysz w to, że Bóg pragnie przymierza z Tobą, żeby Cię obdarowywać po wieczność? Czy takiego Boga znasz? Takiego Boga sobie wyobrażasz? Czy w takiego Boga wierzysz? Czy też przy tym pytaniu mówisz, no tak, wszystkich tylko nie mnie może obdarowywać. Wszystkich Eliezerów tylko mnie, Abrahama na pewno nie. Czy wierzysz w to, że Bóg Cię promuje, a nie dołuje? Czy wierzysz w to, że Bóg Cię przyciąga, a nie odtrąca? A nawet kiedy Cię pomija, to po to, żeby głębiej wejść w Twoje życie. Czy wierzysz w to, że chce Cię zbawić i uczyni więcej, niż sobie wyobrażasz, żeby tego dokonać? Czy masz taki obraz Boga? Są to pytania z pozoru oczywiste, ale zdarza się tak, że ktoś może być nawet w bardzo zaawansowany sposób rozwinięty intelektualnie i teologicznie, natomiast na bardzo proste, fundamentalne pytania nigdy nie zdobył się, żeby odpowiedzieć sobie. I jego wiara wtedy jest bardzo krucha. Słyszymy ostatnio o odejściach bardzo wielu kapłanów, wysoko wykształconych, odgrywających kluczową rolę w formacji lub wychowaniu. Co się stało? Że nagle zwątpili. W ogóle we wszystko, w Kościół, w Boga. Ich intelekt jak gmach rozwinięty jest, nie? Ale ich wiara dziś znikła. Dlatego my mamy taką troskę o to, żeby dbać o to, co fundamentalne. Nie o detale, tylko o fundamenty. Czy Twoja nadmierna troska o siebie samą, nie jest powodem niewiary w troskę Boga o Ciebie? Czy to, że tak sama o siebie bardzo dbasz, bardzo zabiegasz, zabezpieczasz się, zamurowywujesz się, izolujesz się, przewidujesz, podejrzewasz? Czy te wszystkie sygnały nie są sygnałem jednym wielkim, że nie ufasz, że Bóg o Ciebie zadba? Czy ufasz w to, że Bóg nigdy nie pozwoli Ci zrobić krzywdy, która byłaby dla Ciebie katastrofą Twojego zbawienia? Czy ufasz w to, że Pan Bóg dba o Ciebie naprawdę? Czy to jest prawda, że każdy włos na Twojej głowie jest policzony przez Niego? Czy to jest prawda, że On zna Twoje myśli, zanim się one zwerbalizują? Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy czytając Biblię masz doświadczenie przemawiania Boga wprost do Ciebie? Czy też czytasz ją jak jakieś legendy albo nudne opowieści z przeszłości? Czy widzisz w tym Boga, który wprost do Ciebie przemawia? Czy masz takie doświadczenie przemawiania Bożego? Czy też jeszcze tego nie ma? Albo już tego nie ma, nie daj Boże? Czy Bóg słucha Twoich nawet banalnych modlitw? Czy też jest tak, że mówi do Ciebie, nie zawracaj mi głowy, mam poważniejsze problemy, i ma On osobiście, Wszechmogący Pan, problemy z podzielnością uwagi? Jak to jest z Bogiem? Czy radzi sobie z takimi problemami, czy nie?